Witam wszystkich. Mamy dzisiaj 28 listopada, godzinę około 13. Piękne słoneczko dzisiaj jest. Chwilami dziś za chmurkę zachodzi. Dzisiaj zrobimy przegląd pól pszenicy. No i co tu można powiedzieć? Przyjechałem, tutaj jak zobaczyłem, to jedne słowa, jakie mi się cisnęły na usta, to what the fuck. Co to się zrobiło? Jaka tu jest łąka? I chcę tutaj wejść, bo tutaj może gdzieś są nakładki jeszcze. No ale tutaj już na pewno nie ma nakładki. Jest tu odmiana Belissa. Teraz zobaczymy. Teraz zobaczymy. Nie no, proszę. Żadnej choroby. Tak, to jest jedna roślina, to jest druga roślina. No i tak, rozkrzewienia. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jak dobrze policzyłem, to siedem rozkrzewień. Ile tu siana była? Ile było sianej tej pszenicy? Kurczę, no za dużo odmian, nie pamiętam. Trzeba byłoby wrócić do tego, do tych odcinków i zobaczyć. Ale nie wiem, czy nie była siana 150 kg na hektar? Coś takiego. W sztukach to czy nie pamiętam, nie pamiętam też. I tu wychodzi tak. Jedno rozkrzewienie, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siedem. No po siedem rozkrzewień ma. Po siedem rozkrzewień, no ale co dziwnego, ona jest zdrowa. Ona jest zdrowa. Nie widać w ogóle żadnych oznak. To mnie dziwi. To mnie właśnie dziwi. I dlatego mi się cisnęły te słowa. O, tutaj możemy zobaczyć, jak się zatrzymałem siewnikiem i ktoś mówił, że będzie, że będzie tutaj przerwa, prawda? Że będzie półmetrowa przerwa. Zobaczcie, tu się zatrzymałem, tu się nasionka zsypały, te kupeczki. I tu zacząłem powoli ruszać. Tutaj się chyba zatrzymałem drugi raz. Nie wiem, co to było, ale tak mi się wydaje, bo widać po tym. I tu zacząłem ruszać i zobaczcie, tylko takie przyrzadzenie jest. Także jak to widać, Belissa, no jest piękna. Sama nazwa na to wskazuje. No i jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Zaczyna już puszczać do słoneczka i te czarnoziemy pięknie nam ubrudziły buty. Dlatego wziąłem czarne. Żeby tam jakoś nie ten. No nic, jedziemy jeszcze na następne pola. Ale jestem zadowolony z takich efektów. Znajdujemy się już tutaj na pszenicy Julius sianej 130 kg na hektar było ustawione, ale wyszło mi chyba coś poniżej. No ja wiem, że coś mi wyszło 120 kg na hektar, coś takiego, bo miałem planowo zasiać rogalin, a zostało mi jeszcze na ten kawałeczek. Tu jest po fasoli, przed plonem była fasola, tak samo jak i na Belissie. I zobaczcie, jest łąka. Wcześniej myślałem, że nic z tej pszenicy nie będzie, znaczy nic, że będzie za rzadka. Zobaczymy, ile ma rozkrzewień. I tak samo jest zdrowa. I tutaj była siana. O proszę, tu jeszcze mamy korzenie z fasoli. Tutaj jeszcze była siana z zagarniaczami. O, i widać, że ona tutaj była płycej zasiana. A później chyba pogłębiłem i wyrzuciłem drabinkę, znaczy drabinkę, zagarniacze.
Pięknie. Tak samo. Czysto jest na dole, na górze. Może tu coś jakieś jest. Jakaś plamka tylko. No i tak, rozkrzewienia. Tu wychodzi, jakby było dwa w kupie. Tu już wychodzi drugie. No to by było 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 i tutaj chyba wychodzi 10. No przyjmijmy, że 9 rozkrzewień. Bardzo ładnie. Co tu więcej o tej pszenicy mówić? Będziemy obserwować. Fajnie, że jest ładnie rozkrzewiona. Nie trzeba będzie jej gonić, że tak powiem, azotem na wiosnę. Nie trzeba będzie jej dokrzewiać. Nie trzeba będzie, nie musiało będzie się spieszyć z pierwszą dawką. Także ja, tak jak przepisy nakazują, w marcu pierwsza dawka, a czasami jest, wiecie jak to jest, ciepło, już jest w lutym. I po prostu przyjdzie marzec, przyjdzie pierwsza dawka azotu. Nic, jedziemy dalej. Tutaj, jak dobrze pamiętam, to jest zasiana odmiana Galerist. Teraz tu przyjdziemy, bo tutaj klinki, nakładki. Tak wygląda Galerist. Te już były później siane, zresztą jak wiecie. Tamte były wcześniej siane. O, i zaraz tutaj zobaczymy. Tutaj nakładki. Ale o kurczę, jest rzepaczek. Chyba go nie wzięło. A żółty jakiś, to nie wiadomo, czy będzie żył, czy nie będzie żył. Dobra, zobaczymy sobie. Kurczę, wierzchnia warstwa już taka jest. Już jest przymarznięta i to sporo. Aha, aha. Może gdzieś indziej. No po fasoli łatwiej udało mi się to wyrwać. Dla przypomnienia dodam, że wszystkie pszenice, które mam, były siane bezorkowo. Czyli tamtej po fasoli, tutaj po rzepaku. Ale co najważniejsze, jednoliściennych nie widać. Chwastów jednoliściennych nie widać. O, jest. Coś mamy. Zaraz weźmiemy sobie jakoś. O. On też jest pokrzewiony. Raz, dwa, trzy, cztery. On był późno siany. Nie pamiętam kiedy, ale widzicie, jest. Po cztery skrzywienia jest. Zaraz zobaczymy na tego. Raz, tutaj wychodzi drugie, ale to już teraz ono i tak nie wyjdzie. Raz, dwa, trzy. Trzy, cztery. I też jest zdrowy. Widać, że zielono, nic mu nie dolega. Jak i dół, dół i góra. Tak wygląda. No i co? Poprawka pewnie będzie na dwuliścienne. Tak mi się wydaje. Gdzieś tu widziałem. O, jest tego rzepaku trochę. Nie wiadomo, czy on. O, tu ten. Ten. O, jakiś sporawy. O, i tu. Jednak chyba trzeba będzie się przyszykować na poprawkę dwuliścennych. Ale co najważniejsze, jednoliściennych nie ma. A to pole to jest dzierżawa. I tutaj zawsze właściciel miał problem właśnie z miotłą zbożową. Nic, lecimy dalej. Tutaj znajdujemy się na pszenicy hybrydowej Hi-Fi, sianej w ilości 74 kg na hektar, jak dobrze pamiętam. Widać, że jest rzadka, ale całokształtem na polu jest zielono. Teraz zrobię zdjęcie, bo kurczę, spieszę się. I spieszę się po dziecko do przedszkola i szybko nagrywam, siadam, zapominam zrobić zdjęcia.
Coś tam powinno z niej być. Jęczmienia wam dzisiaj nie pokażę, bo nie mam czasu. Nagramy może osobny odcinek z jęczmienia. O, tutaj mamy jedną roślinkę i mamy rozkrzewienia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rozkrzewień. Jak dobrze policzyłem. Także sześć rozkrzewień. Prawdopodobnie ona się jeszcze tam na wiosnę pokrzewi. Nie była siana, że tak powiem, bardzo wcześnie. Pewnie miała po 10 rozkrzewień. Ale zdrowa jest. Tu jakaś mocno rozkrzewiona. Nie, widać, że niektóre są słabiej, mocniej pokrzewione, ale... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć jakby było. Niektóre miały... Tato, nie wiem, czy to jest jedna, czy tam dwie przy kupie. No i tak to wygląda. Tam jeszcze sąsiad orze na zimę. O, tutaj ja się zatrzymałem. Tak samo. Widać, jak się tutaj zatrzymałem. I tu już jest większy, bo szybciej ruszyłem, bo jak powoli ruszam, to jeszcze nie ma takiej przerwy, a tu szybciej ruszyłem. No i te pół metra jest przerwy. Ale mi to akurat tam nie przeszkadza. Widać też samo siebie, że paku jakieś są, nie wiadomo, czy przeżyją, czy nie. No nic, śpieszę się, uciekam na następne pole. No i znajdujemy się już na ostatnim polu. Jest tu pszenica Delaware. Przyznam wam się, kamera mi się przestawiła i mówiłem do zdjęcia, że tak powiem. No a śpieszy mi się, bo już jest 14 godzina, muszę po Szymonka jechać. To co powiedziałem, to już teraz tego nie odtworzę, ale tak, pszenica ma, nakopałem się, ciężko ją wykopać nożykiem. Pszenica ma po 4, po 5 rozkrzewień. Nie ma chwastu, chociaż dwuliścienne są. Poprawka na pewno będzie, jednoliścienych nie ma. Muszę spróbować jeszcze wam pokazać. Może mi się jeszcze uda. Chyba nie obcięłem, chyba to jest ten. Raz, dwa. Ten ma akurat trzy. Raz, dwa, trzy. Ten ma cztery. Ale wiem, że miałem taką w ręku. Gdzieś tu wyrzuciłem. Miała pięć rozkrzewień, no ale to nieważne. Cały kształt pszenica ładnie wygląda. Dla mnie co ważne, że jest zdrowa. Nie ma chwastów jednoliściennych, nie ma miotły zbożowej. To by się zaraz zrzuciło tutaj między rzędami. Co jeszcze? Na dwoliścienno widać są i pewnie poprawka będzie. No ale na to nie mamy wpływu. Także stanowisko po rzepaku bezorkowo. No i tyle. Ładnie to wygląda. Trzymajcie się, na razie i cześć.